Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę, po długiej przerwie, pokażę Państwu, jak stworzyć swój własny podcast, mianowicie jak z nagrania na YouTubie można stworzyć swoje własne nagranie podcastowe do odsłuchania w jakimkolwiek dogodnym dla nas czasie, na jakimkolwiek dogodnym dla nas urządzeniu, czy to komputerze, czy telefonie. Zapraszam. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść na stronę YouTube'a, na kanał, czy też na nagranie, które mamy zamiar przerobić na podcast. Tutaj wybrałem jedno z moich nagrań na moim kanale Zapiski z Chin. Proszę, mamy nagranie Chiny, Stany, Oceany, a do tego Monty Python. Nie jest to może najlepsze nagranie do stworzenia podcastu, a to za sprawą tego Monty Pythona, którego nie udało się niestety zamieścić tutaj. Tym niemniej pokażę na tym przykładzie, jak stworzyć tego podcasta. Co należy zrobić? Pierwszy krok. Kopiujemy, który mamy tutaj link do nagrania. Mamy skopiowany? Ok, mamy skopiowany. W takim razie kolejny krok to wrzucenie strony x2download.com. Adres jest tutaj podany u góry, adres będzie także podany na dole w opisie mojego nagrania. Wklepujemy adres tej strony i pojawi nam się taka oto właśnie strona. Jak widać, to jest strona służąca pobieraniu nagrań wideo z YouTube'a. Co należy teraz zrobić? Należy wkleić tutaj w tym miejscu link do naszego nagrania i nacisnąć pobierz wideo z linkiem. Oczywiście my nie chcemy wideo, tylko chcemy nagranie, ale to żaden problem. Pokaże nam się coś takiego. Możemy tutaj sprawdzić, czy wklepaliśmy dobry adres, czy wkleiliśmy dobry adres. Jeśli jest nagranie, które mamy zamiar przerobić na podcasta, to znaczy, że znajdujemy się we właściwym miejscu. Co teraz należy zrobić? Jeśli chcemy ściągnąć to nagranie w formie wideo, w formie nagrania, to możemy poprzestać na tej tutaj opcji, nacisnąć Get Link i iść zgodnie z poleceniami. Ale nas interesuje podcast. Co należy uczynić? Otóż należy kliknąć tutaj i należy wybrać opcję MP3. Wybieramy tą opcję, naciskamy Get Link, poczekamy chwilkę, jak widzicie, to dosłownie chwilkę i po konwersji jest już gotowe do ściągnięcia. Co należy zrobić? Należy nacisnąć już teraz tylko ściągnij. Nie ma tutaj żadnych innych niespodzianek. Naciskamy ściągnij. Program troszkę przemieli i proszę, zaczyna się. Tak oto ściąga nam nasze nagranie. Gdzie to nagranie się będzie znajdować? No, w domyślnym folderze, w domyślnym katalogu, w którym zapisujecie wszystkie ściągane z internetu pliki. W moim przypadku to znajduje się na dysku C w katalogu Download. To wszystko. Tyle potrzeba, żeby stworzyć sobie do odsłuchania podcast. Mam nadzieję, że wideo przyda się.